Zakończyły się wszelkie formalności związane z przygotowaniem budynku przy Bankowej do gruntownego remontu. Powiat bolesławiecki ogłosił właśnie przetarg na wybór wykonawcy remontu i przebudowy byłej szkoły podstawowej pod potrzeby zespołu szkół i placówek specjalnych w Bolesławcu. Co obejmuje ta przebudowa? Z grubsza rzecz biorąc, dostosowanie istniejących dużych klas w tym obiekcie do potrzeb kształcenia młodzieży niepełnosprawnej, czyli zmniejszenie tych klas. Będzie dodatkowo adaptacja poddasza z przeznaczeniem na obiekty edukacyjne także. I tam między innymi będzie izolacja dachu, będą wykonane okna płaciowe, będzie także dobudowany szyb windowy wraz z klatką schodową. Powiat planuje też wybudowanie od strony Bankowej zatoczki dla samochodów, które dowożą dzieci i młodzież do szkoły. Chcemy zrobić takie miejsce postojowe dla 4 mikrobusów. Szczególnie to będzie potrzebne w godzinach, kiedy młodzież jest przywożona i później odwożona. A tak będzie to ogólnodostępne poza tymi godzinami. Co do obecnej siedziby zespołu szkół i placówek specjalnych, jak już informowaliśmy, ta ma zostać sprzedana gminie miejskiej Bolesławiec. Została już podpisana w tej sprawie umowa przedwstępna. To jest kwota wyceniona przez biegłego, to jest ponad 2 400 000 zł. Remont nowej siedziby szkoły specjalnej ma się zakończyć do 20 sierpnia.